Cześć dziewczyny! Wiele mówi się w ostatnim czasie o profilaktyce nowotworowej w odżywianiu. Dlatego dzisiaj z moim gościem, Ewą Bieniak, porozmawiamy sobie o tym, na co zwracać uwagę w swojej diecie, aby była ona zdrowa i aby chroniła nas w pewien sposób przed zachorowaniami na choroby cywilizacyjne, w tym na nowotwory. Mam nadzieję, że ten temat będzie dla Was pożyteczny. Serdecznie Was zapraszam. Zaczynamy! Dzisiaj moim gościem ponownie jest Ewa Bieniak, dietetyk z wykształcenia i zamiłowania. Witaj, Ewo. Cześć, Lidia. Dziękuję, że znalazłaś czas, żeby się z nami spotkać. Dzisiaj, Ewo, chciałabym porozmawiać o profilaktyce nowotworowej w odżywianiu. Dużo się o tym mówi w ostatnim czasie. I myślę, że ten temat jest bardzo ważny ostatnio, ponieważ wzrasta liczba osób, które chorują na choroby cywilizacyjne, w tym na nowotwory. Dlatego pomyślałam, że porozmawiamy sobie o takich produktach i rzeczach, na które powinnyśmy uważać w naszej diecie. Mhm. Czy możesz podzielić się z nami swoją wiedzą? Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o te produkty, których powinniśmy unikać w naszej diecie, no to są na pewno produkty dostarczające nasyconych kwasów tłuszczowych, które znajdują się w tłustych produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak mleko, tłuste sery i inne tego typu produkty, również tłuste mięso, oczywiście, czy przetwory mięsne. Właśnie jeżeli chodzi o przetwory mięsne, no to też musimy tutaj uważać na takie przetwory jak kabanosy, parówki, konserwy. Nie jest to tak, że te produkty muszą całkowicie zniknąć z naszej diety, ale na pewno nie mogą być podstawą tej diety. Tak. Również na nadmiar cukru powinniśmy uważać. Kupne słodycze mają zarówno nadmiar cukru, jak i syropu glukozowo-fruktozowego, oleju palmowego, czyli są to te wszystkie składniki, które naszej odporności wcale nie wspomagają, a wręcz usposabiają do otyłości, która z kolei właśnie zwiększa ryzyko występowania wielu nowotworów. Czyli unikamy syropu glukozowo-fruktozowego, tak. Oleju palmowego. I tutaj, dziewczyny, ważna uwaga, że często ten olej palmowy pojawia się chociażby w bakaliach, prawda? Często one są polerowane. Trzeba zwracać uwagę, co jest w składzie. Tak. A ja słyszałam też o takich produktach, a właściwie chodzi mi tutaj o kukurydzę chociażby, czy soję, która też stanowi duży punkt zapalny w moich dyskusjach z innymi osobami, które twierdzą, że właśnie nie powinno się tych rzeczy jeść. I myślę, że tu głównie chodzi o ich pochodzenie, a raczej modyfikowalność w procesie produkcji. Tak, no ludzie obawiają się tych produktów modyfikowanych genetycznie. Więcej o tym powiedziałam w pierwszej naszej rozmowie, więc myślę, że do tego tutaj warto odesłać dzisiejszych słuchaczy. Natomiast jeżeli chodzi o kukurydzę, to kukurydza jest źródłem błonnika, a także selenu, który wspomaga pracę układu odpornościowego i działa antynowotworowo, więc myślę, że całkowicie tego składnika z diety wykluczać nie musimy. To, co jest istotne, no to po jakie produkty kukurydziane sięgamy, bo jeśli jest to olej kukurydziany, który jest źródłem kwasów omega-6, które w nadmiarze przy niskim spożyciu kwasów omega-3działa prozapalnie, więc tak naprawdę nie powinno być tego produktu dużo w naszej diecie. Również wafle kukurydziane czy popcorn, no nie są to produkty, które powinny być elementem naszej codziennej diety. Natomiast jeżeli ktoś lubi jakąś sałatkę z kukurydzą na jakiś czas ma ochotę sobie taką sałatkę zjeść, to myślę, że nie ma powodu do obaw. A powiedzmy jeszcze o tym wysokim indeksie glikemicznym, tak? Który z kolei w kolejnych etapach prowadzi do stanów zapalnych, tak? Tak, wysoki indeks glikemiczny powoduje po pierwsze najczęściej nadmiar tkanki tłuszczowej, bo po prostu takie produkty o wysokim indeksie glikemicznym powodują, że wydziela się w organizmie dużo insuliny, co w dalszym czasie prowadzi do insulinoporności, cukrzycy i również właśnie te produkty o wysokim indeksie glikemicznym, często spożywane, mogą usposabiać do rozwoju nowotworów. Oczywiście tutaj przestrzegam przed jakimś obawianiem się gotowanego buraka czy banana, bo mają wysoki indeks glikemiczny, tylko bardziej to chodzi o tą przetworzoną, niezdrową żywność, która nic nie wnosi poza cukrem do naszej diety. I to też chodzi o to w tym wysokim indeksie glikemicznym, poprawnie, jeżeli źle to rozumiem, że on prowadzi do stanów zapalnych, tak? Dokładnie. Bo jest duże nagromadzenie w organizmie, nagromadzenie cukru, tak? I to po prostu nie jest dla organizmu korzystna sytuacja. W ogóle otyłość jest stanem zapalnym. Otyłość jest chorobą o charakterze zapalnym. Ta tkanka
tłuszczowa, która gromadzi się na brzuchu, a niestety właśnie po spożyciu cukru czy syropu glukozowo-fruktozowego głównie gromadzi nam się tkanka tłuszczowa na brzuchu, jest tkanką tłuszczową aktywną metabolicznie, wydzielającą całą masę hormonów o charakterze właśnie zapalnym. Więc stan zapalny w organizmie to jest właśnie jakby pierwszy krok do rozwoju nowotworów. Dlatego musimy zapobiegać nadmiernej masie ciała i po prostu też dbać o to, żeby w naszej diecie było dużo antyzapalnych składników. Rozumiem, czyli reasumując, na pewno zwracamy uwagę na to, abyśmy miały zbilansowaną dietę, czyli włączamy więcej warzyw, owoców. Minimum 0,5 kg. Tak, dokładnie. Trzeba o tym pamiętać. Wykluczamy wszelką mocno przetworzoną żywność. Wiadomo, jeżeli zdarzy się to od czasu do czasu, to jakby nie robimy z tego wielkiej afery. Unikamy pewnych produktów, takich jak syrop glukozowo-fruktozowy, olej palmowy, które mają już udowodnione działanie nowotworowe. I co jeszcze? Pewnie warto też tutaj do tego zestawu dołączyć aktywność fizyczną. Koniecznie, tak. Aktywność fizyczna polepsza pracę naszego układu odpornościowego, więc zalecana jest w profilaktyce antynowotworowej umiarkowana aktywność fizyczna, czego odpowiednikiem jest 30 minut marszu, 20 minut biegania lub pływania, przepraszam, lub 15 minut niezbyt szybkiego biegania. I to jest codzienna zalecana aktywność fizyczna. I jeszcze przypomniało mi się, że przy tym wszystkim pewnie warto też dbać o dobre nawodnienie, prawda? Tak, to koniecznie, ponieważ często właśnie niestety u kobiet, obserwuję to w swoim gabinecie, że kobiety spożywają bardzo mało płynów nawadniających, jeżeli już to piją większej ilości kawy czy czarnej herbaty, które mają działanie odwadniające, więc tak naprawdę dobrze naszego organizmu nie nawadniają. Trzeba pamiętać o tym, że w nocy nasza wątroba bardzo intensywnie oczyszcza nasz organizm z toksyn i rano potrzebujemy tych toksyn się pozbyć, czyli po prostu nerki muszą to przefiltrować, dlatego potrzebujemy zacząć dzień od szklanki wody. Może to być woda ciepła, może być woda z cytryną, co kto lubi, byleby po prostu pamiętać o piciu tej wody. Czyli unikamy tych słodkich napojów, staramy się je zamieniać na wodę. Tak. Może być z cytryną, z limonką. Świetnie, Ewo. Pamiętam, że przed naszym kręceniem, nagrywaniem tego filmiku wspominałaś o jakichś stronach, które możemy... z którymi możemy się zaznajomić, tam są treści związane, już nie pamiętam z czym mówiłaś. To jest Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, tam możemy poznać wszystkie informacje, nie tylko na temat leczenia, znaczy dietetycznej terapii przeciwnowotworowej, jak również wielu innych chorób, więc warto zaglądać do takich sprawdzonych, wiarygodnych źródeł, żeby nie czerpać wiedzy z niesprawdzonych informacji. Tak. To, co ja jeszcze chciałam powiedzieć tutaj, to przed rozmową zebrałam sobie produkty, które mają udowodnione działania antynowotworowe w badaniach klinicznych i chciałam je tak w nudny sposób wymienić, ale zaraz powiem dlaczego. Cudnie. Ponieważ, i to są prawdopodobnie nie wszystkie produkty, które mają to działanie nowotworowe, ale są to warzywa, m.in. brokuły, sałata, marchew, dynia, jarmuż, ogórki, pomidory, kapusta, kalafior, cukinia, bakłażan, papryka, rzepa, szparagi, szpinak, cykoria, seler naciowy, kapusta kiszona, cebula, czosnek, porsz, czypiorek, pietruszka, rzodkiewka, kiełki rzodkiewki i lucerny, produkty zbożowe, m.in. brązowy ryż, owies, nasiona roślin strączkowych. Czyli praktycznie wszystkie warzywa. Praktycznie wszystko. W ogóle wszystkie produkty, bo też mleko i produkty mleczne bogate w wapń. Owoce takie jak awokado, banany, maliny, pomarańcze, morele, arbuzy, papaja, orzechy, pestki dyni oraz jaja. Mówię o tym dlatego, w taki nudny sposób tutaj to wymieniłam, po to, żeby wiedzieć, że jak zadaje się dietetykowi pytanie, który składnik do diety wprowadzić, żeby on miał magiczne działania antynowotworowe, to tak naprawdę nie ma takiego magicznego składnika. Musimy mieć urozmaiconą dietę i właśnie te wszystkie produkty w tej diecie się powinny znajdować. I dlatego myślę, że tak popularne są te wszystkie niekonwencjonalne, cudowne produkty, które tam od czasu do czasu się pojawiają, tak jak suplementy czy jakieś inne produkty. No tutaj odsyłam do strony Fundacji Polskiej Ligi Walki z Rakiem. To też ten link myślę, że umieścimy pod naszymi rozmowami. Tak. Ponieważ tam właśnie jest prowadzony serwis edukacyjny na temat różnych alternatywnych metod stosowanych w leczeniu nowotworowym, w profilaktyce nowotworowej i podparty badaniami klinicznymi, więc myślę, że warto sobie zajrzeć do takich sprawdzonych, wiarygodnych źródeł. Zdecydowanie. Ten link zamieszczamy pod filmikiem. Ja jeszcze do tego dodałabym to, co Ty już, Ewo, mówiłaś podczas naszej rozmowy przed nagraniem, że też ważna jest bardzo profilaktyka, więc badamy się, chodzimy regularnie do lekarza, sprawdzamy się, dziewczyny to nie boli, a może wielokrotnie uratować nam życie. Ewo, dziękuję Ci serdecznie za Twój czas, za ogromną wiedzę. No i myślę, że gdyby ktoś jeszcze miał jakieś pytania, to zachęcam, można mnie znaleźć w internecie na stronie dietaewy.pl, więc gdyby coś jeszcze z naszej rozmowy było niejasne, to zachęcam do zadawania pytań, chętnie odpowiem. Serdecznie dziękuję, dziękuję a Wam bardzo. Dziewczyny dziękuję za dzisiaj.
Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was pożyteczny. Ściskamy Was serdecznie, pozdrawiamy. Trzymajcie się, cześć. Cześć.